Witam serdecznie. A dzisiaj z Jolantą Pulst porozmawiamy na temat ekologii środków piorących oraz fałszywym informacjom, jakie niektóre firmy propagują na ten temat. Witam Cię. Witam, dzień dobry. Około 20 lat temu wymyśliłaś zaimportować do Polski pewnego rodzaju orzechy. Opowiedz tą historyjkę, jak to było z tą wycieczką do Indii i tak dalej. To znaczy, ja pracowałam w turystyce wcześniej i zauważyłam w Indiach nie tylko to, ale między innymi, że kobiety indyjskie piorą, wrzucając jakieś skorupki do wody. No i zainteresowałam się właśnie tym. Były to skorupki z orzechów indyjskich, Sapinus mucorosi. Łupały je, środek wyrzucały, a skorupka jest ma saponinę na zewnątrz i wrzucały. Albo też wygotowywały i wlewały sobie ten środek wygotowany do prania. No i tak to zostało. W momencie, kiedy zostałam naturoterapeutą z dobrowolnego przymusu, musiałam myśleć o tym, co zrobić, dlatego, że jest bardzo dużo dzieci, które mają alergię, nie tylko dzieci, osób dorosłych. Tak. Oraz przyczyna tej alergii. Tak, no i jaki jest problem? I przypomniałam sobie o orzechach indyjskich. Namówiłam wtedy niemiecką firmę, która sprowadziła na moją prośbę pierwszy kontener, to mogło być z 18 lat temu, do Niemiec, orzechy łupane. W tej chwili nawet zrobili taką próbną plantację w warunkach europejskich. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. No i ja je sprowadziłam też do Polski. Stąd w ogóle to był jeden z pierwszych produktów, jakie zaczęłam, uważałam, że każdy powinien posiadać w domu. I orzeszki te, tak jak wspomniałam wcześniej, należy rozłupać, czyli one przychodziły już jako łupanka. Można wrzucić kilka skorupek do skarpetki bawełnianej, bawełna, dlatego żeby nie miała elektrostatycznych ładunków. Tak. I zamykamy ją, wrzucamy do bębna, wrzucamy pranie i to się wypierze. Czym woda ma niższą temperaturę, tym częściej możemy te same, tym więcej, możemy te same skorupki używać. Czyli wyciągamy tą skarpetkę znowu z tymi skorupkami, kładziemy na kaloryferze, to wysycha, potem wrzucamy znowu do prania, czyli 3-4 razy w temperaturze tak 40 stopni możemy na spokojnie prać. To wszystko ma tylko jedno ale, że one nie piorą tak pięknie białych ubrań. Tutaj uważam, że matki nie są też jeszcze świadome czegoś takiego, że używają w dzisiejszych czasach środków antyalergicznych, jak one by się tam nie nazywały, ale przede wszystkim płynu do prania. A płyny do prania mają to w sobie, że posiadają przede wszystkim tak samo SLS-y, różne środki chemiczne, ale przede wszystkim metale ciężkie, które swoim ładunkiem osadzają się na nitce, na włóknie. Czyli te nawet tak zwane ekologiczne i te dla niemowląt też mają... No nie ma innej możliwości, bo nie będzie to tylko działa na zasadzie przyciągania. Czyli musi być plus i minus, aby ona tam została przez jakiś czas. I jaki mamy problem? Jeżeli dziecko się poci, następuje wymieszanie z potem, reabsorpcja i efekt końcowy jest taki sam jak przedtem, tylko z dużym z ładunkiem już metalu ciężkiego, który idzie do krwi bezpośrednio. Czyli przez skórę z powrotem metale wsiąkają. Tak. No, raczej nigdzie, obieg zamknięty. Nigdzie na ten temat wiedzy nie ma. Ja nie widziałem żadnych filmików na ten temat, żadnych informacji, że nawet środki ekologiczne, piorące, zawierają metale ciężkie i jakieś jeszcze SLS-y i inne rzeczy. Nie? Mało tego. To jeszcze nie koniec. W tych środkach, które mamy, są zachwycone, że tak pięknie pachną, tam nie ma żadnych olejów naturalnych, eterycznych. Tylko to są wszystko chemiczne kompozycje zapachowe.
czyli dodatkowy ładunek, zestaw chemii, który pachnie inaczej przy mniejszej ilości, inaczej przy średniej, a może już będzie nami śmierdział przy dużej ilości. Tylko, że no, jest używany, bo pięknie pachnie pranie. Kto sobie w ogóle zdaje sprawę, co za tym stoi? No, kiedyś, nie podejrzewam. Kiedyś takich ilości alergii nie było, teraz są duże ilości. Nie? Ludzie się rzucają, ci bardziej ekologiczni się bardziej rzucają na te środki czystości dystrybuowane przez firmy networkowe. Kilka takich firm mamy w Polsce. Lub ci, którzy cenią sobie jakość, to kupują w Niemczech. No bo wiadomo, że Niemcy traktują Polaków jako podludzie, to nawet w Lidlu czy w innych tych niemieckich sklepach to samo, co jest w Niemczech, to nie jest to samo, co w Polsce. Nie? Więc niektórzy się wycwanili i zrobili nawet sklepy z chemią niemiecką. Nie? Ale to też nie jest żadna ekologia, tylko to jest po prostu oczywiście mniej wypełniaczy. Mniej tak. wypełniaczy. Tak. Dobrze, a wada, tak jak mówiłaś, jest taka, że białych prań nie pierze na biało zupełnie, więc ze swoim przyjacielem, który jest fachowcem od chemii, wymyśliliście, żeby coś z tego zrobić bardziej łatwego do użytku. O, ja byłam z tym pomysłem w wielu punktach, gdzie, nazwę to po imieniu, kombinowaliśmy, jak zrobić roztwór z tych orzechów najbardziej trwały i taki, który nie będzie powodował żółknięcia z czasem tkanin jasnych. Bo to jest każdemu jasne, że tak właśnie to w normalnym trybie funkcjonuje. No i udało mi się opanować firmę z Polski, z województwa wielkopolskiego, gdzie przekonałam ich z czasem, że no byłoby cudownie, gdyby taki środek wreszcie był. Bo teraz jeszcze w międzyczasie chciałabym wrócić właśnie do tych firm. Ta cała ekologia tak zwanych środków chemii gospodarczej przecież pochodzi tak naprawdę z Niemiec. Nie chciałabym tu wymieniać nazw, ale nikt z kupujących na półce, nawet w sklepie ekologicznym w Polsce czy w Niemczech, bez różnicy, nie widzi tej karty charakterystyki, gdzie przy mydle jest wręcz napisane, żeby go używać w rękawicach i w okularach. Czyli logicznym jest, że jest tam środek SLS. Są twarde środki chemiczne. No ale mówisz o jakich mydłach, bo mydło służy do mycia rąk. Tak, dokładnie tak. A w karcie charakterystyki na ich stronach jest, żeby to mydło używać w rękawicach. No dobra. To nie jest kurioza. To jest kurioza faktu. Dom wariatów. Tak. Tak. No dobra. Okej. Okay. No. No więc chciałabym, takie było moje marzenie, żeby przejść do realii, żeby coś ekologicznego było faktycznie ekologicznego. No i teraz wrócimy do tego punktu, gdzie znalazł się człowiek, który wydobył z tego orzecha metodą nadkrytyczną. Czyli kilka miesięcy eksperymentu. Oj, lat. Lat, okej. Okay. Wyciąg. No. Na podstawie którego można zrobić różne środki. I teraz zabrałam tu ze sobą, jest środek Ecotens, czyli to jest ten główny środek czynny. Czynny jako podstawa. Podstawa. Ecotens jest substancją, która, to znaczy ma w sobie wyciąg z orzecha. Czyli tą saponinę. Tą saponinę. Ja fachowo po polsku nie będę umiała się tutaj wyrazić, jak to funkcjonuje. Bardziej zależy mi na tym, żeby było każdemu wiadomo praktycznie, że coś takiego istnieje, aniżeli wyjaśnić to z zasady chemicznej. W każdym bądź razie
Ten środek jest produkowany właśnie z orzechów. Tam są glikozydy, czyli jest substancja, która się nazywa melasą, z melasy, czyli cukry. Tak. Z dodatkiem tam są olej arganowy, bo olej arganowy rozbity na odpowiednie molekuły nie jest wcale środkiem tłustym, tylko jest zagęszczającym. Wszystko można odczytać dokładnie, jeżeli pójdziemy na strony tej firmy internetowej, to możemy zobaczyć, co u nikogo normalnym trybem nie znajdziemy. Znajdziemy zestaw, czyli inci, dokładnie co jest, ale też kartę charakterystyki i też dokładnie co jest. I teraz myślę, że co nazywamy w Unii Europejskiej środkiem ekologicznym? No właśnie, co? Nazywamy to, jeżeli coś w 60% jest biodegradowalne w 28 dni. Okej, okay, czyli 40% po 28 dniach. Tak. Ale nikt nie mówi, ile tam w tych 60% jest SLS-ów. O tym się nie mówi, bo to już jest... Natomiast ten środek jest biodegradowalny w 100% w 10 dni. Dlatego, że tu jest 100% środków pochodzenia roślinnego. Tylko. Zero chemii. Tak, dokładnie tak. Nawet nie ma żadnego środka odzwierzęcego. Czegoś takiego też nie ma. Nie ma ługu sodowego. Tylko i wyłącznie. I na tej podstawie produkowane są następne środki. Jak to pracuje? Tyle, ile ja mogę wytłumaczyć. Emulsja ta rozbija, na przykład jest brud i to oczywiście też są cząsteczki, więc rozbija je coraz mniejsze, znowu mniejsze i znowu mniejsze i do nich łączy wszędzie atomy tlenu i mikroorganizmów. I rozbija je tak długo, dopóki nie nastąpi równowaga. Jak nastąpi równowaga w cząsteczkach, wtedy ekotens rozkłada się pierwszy i pozostawia w przyrodzie uszkodzone i bardzo zniszczone już umęczone molekuły z tego brudu. Z czego cokolwiek by to nie było, czy to są olejowe, czy woskowe, czy tłuszczowe. A z tym wszystkim resztę poradzi sobie właśnie tlen i mikroorganizmy. I tak w ten sposób następuje następna degradacja. Tutaj jeszcze jest kwestia na przykład tabletek do zmywarek. Wszystkie tabletki do zmywarek muszą mieć sodę kaustyczną. Tak. Bo inaczej pewne cząsteczki tłuszczu by zostały w zmywarce i później by się to narastało, a zmywarka nie myje mechanicznie, tylko chemicznie. Nie? A tutaj jest żel, który nie zawiera w ogóle tego ługu sodowego. Też jest narobiony na podstawie ekotensu. I radzi sobie z tym wszystkim. Tak, tak. I nie pozostawia żadnych śladów. Mało tego, ten ekotens w tym żelu, on nie jest coraz to słabszy za którymś tam znowu obrotem tej zmywarki, tylko jest cały czas ma taką samą wartość, ale coraz bardziej rozkłada. Czyli mamy przy małej ilości wody mamy umyte naczynia, garki, wszystko, to nawet najgorsze brudy. Znaczy ilość wody jest odpowiednia, tylko nawet przy małej ilości tego środka. Tak, 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 bo wtedy można też nastawić, są zmywarki ekologiczne, gdzie mają użytek małej wody, gdzie w efekcie w normalnej, przy normalnej chemii nie mają takiego mycia, tylko to się tam daje szkło ewentualnie takie do lekkiego umycia, a my tam na spokojnie możemy włożyć nasze talerze, bo ta woda może wielokrotnie obrócić i będzie taki sam rozkład. Tu jest jeszcze problem z oznakowaniem, ponieważ w Unii Europejskiej, jeżeli jest takiego środka drażniącego, chociażby sody kaustycznej, poniżej 1%, to wtedy można nie oznakowywać. Dokładnie. Więc robią, powiedzmy, 0,90 coś tam procenta, nie oznakowują, a jest to środek drażniący. Tak. Natomiast tutaj mamy 100% naturalnych środków, więc nie trzeba nic oznakowywać. Dokładnie tak. I mamy jako środek ekologiczny, czyli właściwie dla mnie
te produkty stały się wzorem ekologii. Bo ktoś zapyta, ja wcześniej mówiłam o tych olejkach eterycznych, które są rzucone. Przecież na przykład płyn do zmywania naczyń, taki ręcznie, pięknie pachnie na miętę. Tak. I jest zielony. Bo jest z prawdziwej mięty. A ktoś by pomyślał, no to teraz tu mają chemię. Kolor zielony jest robiony chlorofilem, czyli wyciągiem z alg. A miętę, firma ta robi sama wyciąg z mięty i ta mięta, czyli olej eteryczny, i ta mięta jest właśnie z tym. Nadaje zapach miętowy. Uwielbiam. Tak samo olej, środek do toalet. Który nie jest też żrący. Tylko żaden z tych produktów nie jest żrący. Tak, no to nagranie wygląda troszeczkę jak takie nagranie marketingowe, natomiast tutaj chcemy podkreślić ściemę, jaką stosują firmy środków czyszczących, tak zwane ekologiczne, bo też nie są ekologiczne, też oszukują. Przeraża mnie fakt, kiedy idę do sklepu ekologicznego i nie tylko w Polsce i to wszystko jest wyłożone, półki są, w tej chwili można wybrać już naprawdę po kolorze opakowania, do wielkości, po zapachach i tak dalej, tylko kto z klientów pomyślał o tym, gdyby mnie tego nie wytłumaczono, też bym nie wpadła na to, że jeżeli pójdę do tej firmy na strony internetowe, co mają obowiązek wykazać w karcie swojej charakterystyki, że mydło mam używać w rękawiczce. Nie wpadłabym na to, nie mówiąc o płynach do prania. Ja kiedyś słyszałem, tak, że ktoś opowiedział, że dobry kosmetyk, taki naprawdę dla skóry dobry, to jest taki, który możemy zjeść również. No bo skoro kładziesz coś na skórę, to znaczy, że równie dobrze możesz to zjeść. Zgadza się. A tutaj, ponieważ to wszystko jest z roślin, to praktycznie możemy to też zjeść, gdybyśmy chcieli. Nie? Tak. Na podstawie ekotensu, na przykład ja sama używam jako rozpuszczalnika do makijażu. Biorę tylko na rękawiczkę taką mikro i kropelkę, troszeczkę wody do tego i to wszystko. Czyli to byłoby w zasadzie w tej chwili chyba jedyne albo jedno z niewielu rozwiązań dla ekowiosek, gdzie ludzie, powiedzmy, piorą, myją naczynia i tą wodę chcą też używać do podlewania. Powiem więcej. Na podstawie tego ekotensu to nic, że są robione te wszystkie środki, bo to jest tylko ułamek. Ten ekotens możemy wykorzystać od mycia silnika, mycia warsztatów samochodowych, znaków drogowych, myjni samochodowych, wszędzie tam, gdzie nie możemy zebrać tych wszystkich spłuczyn po myciu, ciągników, to znaczy maszyn w ogóle rolniczych, do mycia chlewni, właściwie wszystkiego. I spryskujemy tym, odczekamy, kiedy to rozpuści, spryskamy wodą i to jest wszystko. Tak, bo to, co spłukujemy, to też później musi być, no koszty są utylizacji tego wszystkiego lub jest, idzie to gdzieś do rzek i jest zatrucie. Nie? Czy ktoś sobie zdaje sprawę, na co chorują ludzie na przykład w drukarniach? Nie mówiąc o tym, że muszą wąchać farby, tego na razie, zamiennika na razie nie słyszałam o innej możliwości, ale największy problem polega na myciu tych maszyn, tych walców drukujących. Jaka wchodzi tam w grę chemia, potem wszystkie te szmaty, którymi muszą wycierać umyte walce, które są następnie prane w jeszcze cięższej chemii. Jeżeli użyjemy ekotens do mycia, nie potrzeba żadnych szmat do wycierania, które musimy jeszcze dodatkowo wyprać, nie ma żadnego odoru, nie musi ten człowiek w ogóle wdychać, a rozpuszczalność farb jest stuprocentowa. I ekologiczna. I ekologiczna. Dobrze. Na koniec jeszcze może powiedz tak, firma nie działa w formie networkowej, tylko jako normalna, czyli hurtownie spokojnie mogą kupować. Tak. Ludzie prywatnie też bezpośrednio? Ludzie prywatnie...
Tego nawet nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, czy bezpośrednio u nich, ale sklep internetowy, Jest, okej. Okay. Tak, tam mogą kupować i już prowadzą, wiele sklepów w Polsce prowadzi, bo firma ta wystawiła się na targach w Łodzi jesienią. No, że tak powiem, jest zaczęła coraz tak, lepiej. Tak, zaczęła coraz. Tu jest wiedza. Wiedza, my myślimy ciągle w Polsce. Myślimy w ten sposób, że jeżeli jest coś z zachodniej Europy, delikatnie powiem, to to jest lepsze. Wspomniałeś na samym początku tą różnicę pomiędzy środkami, tak zwaną naprawdę ciężką chemią gospodarczą, polską, czy na polski rynek, a tą, którą reklamują się niektóre firmy, oryginalna chemia niemiecka. Tam jest po prostu mniej kredy w Niemczech, tak, czyli środka wypełniającego. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane środki ekologiczne, nie będę skromna, jeżeli powiem, że na razie dla mnie to nie ma konkurencji. Jasne. Jestem odpowiedzialna za to, co mówię. Nie czuję konkurencji. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.